A jak pani się czuje w Polsce? Bo nieczęsto pani tu przyjeżdża. Jak pani się czuje? Jakie ma pani myśli na lotnisku, jak pani ląduje? Co pani sobie myśli wtedy? Ja kocham Polskę, zawsze mam sentyment i tutaj od lat jestem, pomimo tego, że jestem od 22 lat w Stanach, zawsze jestem pomiędzy majem a wrześniem w Polsce. Kiedyś byłam częściej, jak miałam jeszcze rodzice żyli i byłam częściej, ale tak raz do roku, teraz co roku jestem. A planuje może pani na stałe wrócić do Polski? Jeszcze nie. A jeszcze nie, czyli może kiedyś? Nie, może kiedyś, nigdy nic nie wiadomo, tak? A śledzi pani, co się dzieje w Polsce? Bo nam tu mega inflacja skacze, wszystko jest drogie. Czy te informacje do pani docierają, co tu w kraju się dzieje? Nie tylko w Polsce. Nie, no wiem, no, ale w Polsce jest to mega widoczne. Świecie. To jak to w Stanach się odbija? O, to jest ciekawe, żeby widz poznał tamtą perspektywę. No, w Stanach też życie się odmieniło zupełnie. I też wszystko jest o wiele drożej. Na pewno nieruchomości, wynajmy, życie ogólnie jest droższe. Na pewno jest droższe, wydaje mi się, że jest nawet droższe niż w Europie. A czy zaciska pani pasa, na przykład na czymś oszczędza? No bo tutaj wiele osób w Polsce coś takiego stosuje, no bo tak jakby, żeby to życie nie przewyższało naszych zarobków. Czy coś takiego u pani jest? No na pewno jakoś częściowo. Zminimalizowałam zakupy. To znaczy mam tak przyrzekłam sobie, że nie będzie przez rok na pewno żadnych zakupów, bo to jest zupełnie niepotrzebne. Przez rok żadnych zakupów, ale ubraniowych? Jakieś tam minimalne może, to bo tyle tych rzeczy człowiek ma, tym bardziej, że teraz jest modne to wszystko bardziej vintage, tak? Więc jak ja otwieram czasami szafę w Stanach, mówię, Boże kochany, bo w Stanach człowiek jest przyzwyczajony do tego, że wszystko jest na luzie, te jeansy, jakieś tam t-shirty, jeansy, do tego szpilki. To wystarczy i tego nadal jest za dużo w szafie, więc to jest niepotrzebne. Można wydać pieniądze i pomóc na przykład bezdomnym, gdzie naprawdę jest tego mnóstwo, na przykład w Los Angeles. I to się na pewno zmieniło. Świat nie wygląda, życie nie wygląda w Los Angeles tak, jak wygląda, jest bardzo niebezpiecznie. No i ogólnie wszystko się zmieniło. Energia, ludzie, mnóstwo moich przyjaciół przeprowadziło się ze Stanów do Europy, czy też i nawet do Polski. No i wyjeżdżam za 2 tygodnie i to jest też takie no smutne, że nie mam tych swoich już przyjaciółek, przyjaciół, znajomych, ale to też w moim przypadku nie będzie na długo, bo planuję przeprowadzić się na Bali. Zobaczymy, czy chwilowo przynajmniej, czy do tego dojdzie. Czyli teraz jest pani trochę osamotniona w Stanach. Tak możemy to zrozumieć? Tak, no głównie mam koncentrację na aktorstwie, na projektach, które teraz robię, na produkcji, zajmuję się też produkcją filmów. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. No z Polską jest zupełnie inaczej, ponieważ już tutaj nie można znaleźć inwestorów, bo jednak wszystko jest bardziej ułatwione. Mamy i Netflix, i Amazon, i wszystko raczej ludzie inwestują w projekty tutaj krajowe. A nie zagraniczna, tym bardziej nie w Stanach, tak? Powiedziała pani, że zrobić tam to coraz bardziej niebezpiecznie. Czy była jakaś niebezpieczna sytuacja, w którą pani była wmieszana albo z którą miała do czynienia? Nie, ja osobiście nie, ale widzę to, co się dzieje właśnie przez media. Nie było mnie w Los Angeles od 4-5 miesięcy, ale widzę, jak rzeczywiście nie jest to za bardzo karalne i ludzie zupełnie swobodnie wpadają do domów, okradają domy, okradają sklepy, no, napadają na ludzi i czują się bardzo swobodnie, tak jakby zupełnie to było bezkaralne. Nie wiem, wrócę za 2 tygodnie i zobaczę, jak to będzie wyglądało, ale na pewno człowiek już nie śpi tak spokojnie, jak spał wcześniej, z otwartymi drzwiami czy oknami, jak to było kiedyś w Los Angeles. Kurde, straszne, ale to wynika z tej inflacji, która skacze, bo widzowie mogą nie wiedzieć, z czego to wynika, jak pani myśli, z czego to się bierze, bo kiedyś tam chyba było spokojniej. Bardziej bezpiecznie, na pewno. Ja mieszkałam też dwa lata w South Africa, tak, w Cape Town podczas COVID-u, podczas pandemii. Tam podobno jest bardzo niebezpieczny kraj, a jednak widzę, że to, co się dzieje w Stanach, to ja bardziej się boję wracać do Stanów, do Los Angeles, mieszkać tam, niż jak było wcześniej, jak mieszkałam w Cape Town, gdzie nie spotkałam się z żadnym niebezpieczeństwem wcześniej. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Wracam za 2 tygodnie.
No, ale rzeczywiście kamery, montowanie kamer, wszystkiego, zabezpieczenie siebie, no i to jednak, no nie jest to fajne. Świat się ogólnie zmienił, tak? Energetycznie i tak w ogóle, no nie jest to samo, bo też byłam i w Grecji, ludzie niby się bawią,